Panie, panowie, Kameleona, Czerwony Dywan, Pre-Party European Music Awards. Dobry wieczór. Kameleona. Kamelemon. Jak powiedziałam? Kameleona. Nie, powiedziałam Kalemona. Kalemona. Nie, fucking. Kameleona. Nie, mów, no. Ja już nie wiem, jak się nazywam. No to, tym bardziej ja nie wiem. Kamelemona. Czemu żeś ty taki trudny nick wymyśliła? Tak wyszło. Dlaczego tak wyszło? Wiesz co, kameleon, kiedyś się przebierałam za różne śmieszne albo i nieśmieszne postacie, teraz mnie nie bawią trochę. I mam na imię Monia, kobieta kameleon, kamelemona. Słuchaj, mamy kolejną zbliżającą się wielką galę, wielkie święto muzyki w Europie, European Music Awards, MTV European Music Awards. Czy śledziłaś poprzednie edycje i czy masz jakiegoś swojego topowego artystę? Muszę się przyznać, że nie. W sensie nie mam topowego artysty, bo bardzo lubię różnorodność muzyki, więc no, nie mam żadnego top. Ale bardzo, bardzo chciałam spotkać dzisiaj Sana, ale nie wiem, czy jest. Pytałam tam pana ochroniarza, powiedział mi, że nie może nic powiedzieć, nie może nic zdradzić, no ale... Strasznie nam hałasują podczas tej rozmowy, no co to w ogóle ma być? No co to ma być? Bo tam się koncert zaczyna. Czy jest jakiś trend, który ci absolutnie nie przypadł do gustu? Muszę pomyśleć tutaj, czy był jakiś taki... Kurczę, tych trendów jest tyle, że naprawdę wow, jakiś może ostatnio... Ja nie pomogę, bo nie jestem specjalistką z TikToka. Jest strasznie dużo trendów, wiesz, i próbuję myśleć, był jakiś taki, który mi siedział, bo te trendy mają coś takiego do siebie, że jest jakaś piosenka i ona się powtarza i ty myjesz sobie gary i tararara i nagle nie i to śpiewasz cały czas. I takich jest dużo, ale ja nie mogę, bo one są z zeszłego roku i nie mogę sobie ich teraz przypomnieć. To jakie są twoje ulubione TikToki? Moje ulubione TikToki. Oprócz twoich TikToków? Moje ulubione TikToki jest taka mega śmieszna dziewczyna na TikToku w Ameryce, która kręci mega śmiesznie włosy. Bardzo jest fajna i bardzo lubię polski content Marleny Sojki i Kuby. O, ja ich uwielbiam akurat. Przekochana parka, też znam ich osobiście i mega ich w ogóle pozdrawiam. Są przecudowni. To oni i z Polski jeszcze lubię jejku, o matko i córko. Tak, one kiedyś działały na YouTubie, ale teraz mega fajnie działają na TikToku i tak. Bardzo mi się podoba ich koncert. Zatem pozdrawiamy i Marlenę, i Kubę, mamę i córkę. Dziękuję serdecznie. Idziemy na koncert, chodź! Dzięki.